Jak narodził się pomysł pomocy ATH? Generalnie inicjatywa wyszła od prezesa, my jakby podchwyciliśmy troszeczkę ten temat i jak najbardziej w okresie tej pandemii chcieliśmy się zaangażować jako społeczność, jako rodzina Rekord i wesprzeć tą szlachetną akcję. Przez 30 dni zbieraliśmy środki, to się było naprawdę fajna, szlachetna akcja, bo w dobach pandemii na pewno każda pomoc jest nieoceniona. No, myślę, że niemałe środki udało się uzbierać, mam nadzieję, że te środki zostaną fajnie wykorzystane na ochronę naszego zdrowia. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować firmie Rekord, organizatorom tej akcji oraz panu prezesowi Szymurze za świetną akcję. Teraz w czasach COVID-u spotkaliśmy się zupełnie z nowym wyzwaniem, to znaczy jak udzielać pierwszej pomocy, jak udzielać czynności medycznych w czasach w takich, w których musimy się jakoś izolować. Przede wszystkim chcemy zakupić specjalne obuwie, kombinezony. No oprócz tego chcemy kupić specjalne maski. No i być może przymierzymy się do komory, która jest niezwykle istotna i to jest pewien element nowości też w systemie nauczania. I odbiorcami i osobami z tego korzystającymi będą głównie studenci ratownictwa medycznego, ewentualnie pielęgniarki przyszłe. No przede wszystkim studenci ratownictwa medycznego, ale też wydaje mi się, że możemy jak najbardziej wspomóc kształcenie pielęgniarek, dlatego że częściowo programy nauczania się zazębiają.